Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie olejować włosy. Zapraszam! I oczywiście na wstępie dziękuję za wszystkie subskrypcje, szczególnie oczywiście te najnowsze. Będziemy naprawdę wdzięczne, jeżeli przyciśniecie nie tylko sam przycisk subskrybuj, ale także dzwoneczek, żeby być na bieżąco, żeby otrzymywać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Teraz już naprawdę zaczynamy. Z pewnością zastanawiacie się, jak dobrać odpowiedni olej do Waszych włosów. I tutaj możemy je podzielić na niskoporowate, średnioporowate i wysokoporowate. I żeby sprawdzić, z jakim typem włosa Wy macie do czynienia, to oczywiście możecie sprawdzić to robiąc test. Takie testy są w internecie, które ułatwią Wam właśnie sprawdzenie tej porowatości, a jak już będziecie ją znali, to będzie Wam łatwiej dobrać ten odpowiedni olej. W dzisiejszym odcinku ja będę bazowała na oleju makadamia, natomiast dla przykładu chciałam też pokazać Wam olej kokosowy, ponieważ jego konsystencja nie jest tak oczywista. Bo jak myślimy olej, to od razu widzimy tę bardziej płynną konsystencję, natomiast olej kokosowy, jak widzicie, ten nierafinowany, ten, który jest właśnie najbardziej odpowiedni i najbardziej odżywczy, jest w konsystencji takiej stałej. I żebyście się go nie bali, bo jest to olej, który jest przeznaczony przede wszystkim do włosów niskoporowatych, to wystarczy taki olej delikatnie rozgrzać. Tak naprawdę, no tutaj akurat też chwilę to będzie trwało, ale ciepło Waszych dłoni, ciepło tego, że będziecie przez ten olej pocierać, już pojawi się on na Waszych dłoniach i możecie go bezpośrednio później wprowadzić na Wasze włosy. Jeżeli chodzi o nakładanie oleju, tak naprawdę mamy kilka sposobów. Ja opowiem Wam o tych trzech najbardziej popularnych i tutaj tak naprawdę to nie jest już kwestia tej porowatości, a przede wszystkim tego, żeby po prostu było Wam wygodnie i żebyście z czasem też odnaleźli, który z tych sposobów będzie dla Was najfajniejszy, najwygodniejszy. Pierwszym sposobem jest nakładanie oleju na włosy wilgotne. Tutaj musimy pamiętać, że oczywiście one powinny być zmoczone, natomiast odsączone, tak żeby nie kapała z nich woda. Po prostu, żeby one były wilgotne, niezbyt mokre, żeby oczywiście ten olej od razu przy nakładaniu nie spływał. I na takie wilgotne włosy właśnie nakładamy olej. Drugim sposobem jest sposób nakładania na tak zwany podkład. I tym podkładem może być albo odżywka, albo też we włosingu często stosowany żel aloesowy. I nakładamy właśnie tę odżywkę, następnie na tę odżywkę nakładamy olej, albo łączymy, dodając do odżywki kilka kropel oleju i nakładamy bezpośrednio obie rzeczy razem. I trzeci sposób, moim zdaniem zdecydowanie najłatwiejszy, to nakładanie oleju na suche włosy i właśnie ten sposób za chwilę Wam pokażę. Tak, żeby wszystko było dla Was bardziej widoczne, pokażę właśnie proces nakładania oleju na sucho na mojej asystentce Misi. I tutaj mamy do czynienia z włosami, które są rozjaśnione, ale są to włosy średnioporowate, dlatego olej makadamia jest właśnie idealnie dla nich przeznaczony. Jeżeli chodzi o nakładanie oleju, o wysokość, od kiedy powinniśmy ją nakładać, naturalnie możemy to robić od nasady i jest to polecane szczególnie wtedy, kiedy dodatkowo dołączycie do tego masaż skóry Waszej głowy, bo to oczywiście będzie wpływało na mikrokrążenie. To pomoże włosom rosnąć szybciej, więc jak najbardziej, choć jest to sposób nieco trudniejszy, bo wiadomo, że mimo, że pokażemy, jak ułatwić zmywanie oleju, to jest on trudniej zmywalny niż właśnie w tym momencie, tak jak tutaj będziemy nakładać od mniej więcej właśnie takiej okolicy nad uchem, ale zdecydowanie też trzeba przyznać, że takie nakładanie oleju na przykład na krótszą chwilę, właśnie nie na całą długość, też jak najbardziej ma rację bytu, bo nie oszukujmy się, ale to właśnie ta długość, ta końcówka naszych włosów jest najbardziej narażona na przesuszenie czy też na łamliwość, więc to o nią szczególnie chcemy zadbać. Oczywiście najlepiej rozpocząć od rozczesania włosów, żeby były jak najbardziej rozdzielone i jak najbardziej wygładzone. Sięgam po olej i moim sposobem na olejowanie włosów jest to, że lepiej mniej i dokładać sobie warstwy oleju, niż na początku nałożyć go zbyt dużo, żeby po prostu gdzieś to tam za mocno ociekało. Zdecydowanie łatwiej jest robić to w sposób dozujący. Kilka kropel wmasowuję, delikatnie też ocieplając właśnie ten olej ruchem dłoni, bo taki cieplejszy też zdecydowanie mocniej zadziała. I wpracowuję go, wmasowując w długość włosów, mniej więcej właśnie od tej wysokości.
najlepiej robić to właśnie w sposób taki wygładzający, żeby nie naruszać mocno struktury naszych włosów, żeby nie robić tego pod włos, tylko właśnie wygładzając. Oczywiście różne gadżety włosowe typu grzebień czy szczotka naturalnie też Wam pomoże, żeby jak najlepiej wprowadzić to w każdy pojedynczy włos, żeby olej naprawdę mocno nam się w te włosy tutaj wchłonął. Jak widzicie, on już jest delikatnie, znaczy te włosy już widocznie są pokryte olejem, ale delikatnie sobie go dodam. I ten sposób naprawdę najbardziej Wam polecam, niż zbyt duża ilość oleju na samym początku. Rozczesuję, żeby mieć pewność, że wszystkie włosy zostały olejem pokryte. I spokojnie widzę, że mogę jeszcze delikatnie dołożyć. I kiedy już czuję, że olej faktycznie pokrył nasze włosy, delikatnie je skręcam, co też oczywiście spowoduje, że ten olej dostanie się do największych zakamarków. I najłatwiejszym sposobem jest spięcie ich klamrą. Jeżeli chodzi o czas trzymania oleju na włosach, to jest to minimum 15 minut, optymalnie tak 20 do 30, natomiast można też trzymać olej całą noc i ja swego czasu byłam ogromną fanką tego sposobu, natomiast tutaj musimy pamiętać, żeby dodatkowo zabezpieczyć naszą poduszkę albo jakimś materiałem, ręcznikiem, albo mieć świadomość, że ta poszewka będzie do wymiany, ponieważ pozostanie tłusty ślad. Olej nie łączy się z wodą, więc niezależnie od tego, ile go użyjesz, to nie wystarczy, by się go pozbyć z naszych włosów. Dlatego sprawdzonym sposobem jest tak zwane zemulgowanie preparatu. Pokryte olejem włosy wypłucz ciepłą wodą, nałóż na kosmyki odżywkę lub maskę, pozostaw na kolejne 15 minut, po czym dokładnie zmyj odżywkę, umyj włosy szamponem i delikatnie go spłucz. Po takim procesie na włosach nie powinno być już żadnego oleju. I tutaj już tak naprawdę widzicie efekt końcowy, a ja tylko chcę dodać bardzo istotną kwestię, czyli jak osuszać Wasze włosy, bo to też, no właśnie, powinno odbywać się w odpowiedni sposób i przy użyciu odpowiedniego narzędzia, żeby to nie był byle jaki pierwszy lepszy ręcznik do całego ciała, który nakładacie na włosy. Nie, absolutnie. Najlepiej, jeśli jest to specjalnie przeznaczony turban albo bawełniana koszulka. I teraz kwestia jest jeszcze w tym, żeby Waszych włosów mocno nie pocierać, tylko właśnie, żeby ten nadmiar wody odsączać. To jest bardzo istotne, żeby nie zmarnować tego efektu, żeby włosy nie podrażnić, żeby ta struktura włosa była właśnie jak najbardziej wygładzona. No i właśnie, tak wylentuje się ten efekt końcowy, natomiast moim zdaniem tutaj też liczy się systematyczność. Jak będziecie ten proces olejowania powtarzać, no myślę, że tak mniej więcej raz w tygodniu, to z każdym kolejnym razem będzie to bardziej widoczne, ale ja już tutaj widzę, że te włosy po prostu piękniej błyszczą i są zdecydowanie bardziej gładkie. I to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku i oczywiście czekamy na Wasze komentarze i łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.